Policja ujęła sprawców poniedziałkowej profanacji brzozowskiej świątyni i figury Matki Bożej. Są nimi dwaj młodzi mieszkańcy Brzozowa. Sprawcy przyznali się do winy i złożyli wyjaśnienia. Brzozowscy policjanci ustalili sprawców namalowania wulgarnych napisów na ścianie kościoła i figurce Matki Bożej. Okazali się nimi dwaj mieszkańcy Brzozowa w wieku 20 i 22 lat. Mężczyźni zostali zatrzymani na terenie Rzeszowa. Usłyszeli zarzuty znieważenia przedmiotu i miejsca czci religijnej i uszkodzenia mienia. Przyznali się do ich popełnienia i złożyli wyjaśnienia. Za to przestępstwo grozi im kara obrażenia uczuć religijnych do 2 lat pozbawienia wolności i uszkodzenia mienia nawet do lat 5. Sprawcy tłumaczyli się tym, że działali pod wpływem alkoholu i że nie pamiętają całego zdarzenia. W chwili zatrzymania byli nietrzeźwi. Alkomat wykazał u nich blisko 1 promil alkoholu. Ponadto policja ustaliła, że obaj sprawcy tej samej nocy zniszczyli napisami elewację jednego z brzozowskich sklepów.